Bądźcie pozdrowieni, kochani, którzy gromadzicie się tutaj w ten dzień, kiedy przeżywamy wspomnienie świętych fatimskich pastuszków. Tu mamy ich ołtarze świętego Franciszka i świętej Jacenty. Pozwólcie, kochani, że tak pochylimy się, by tak przybliżyć sobie te postacie świętych, dla których Kościół zrobił coś niesamowitego. Zmienił prawo kanoniczne, żeby mogli być beatyfikowani, kanonizowani. Najmłodsi w historii 2000 lat Kościoła. Kościół znał przypadki wyniesienia na ołtarze dzieci, ale to byli męczennicy. A tu nagle pastuszkowie z Fatimy, pomimo tak młodego wieku, mieli być wyniesieni na ołtarze jako wyznawcy. Ale czy dziecko mające 7-8 lat w ogóle rozumie, czym jest ofiara, pokuta, cierpienie ofiarowane za innych? Czy umiało to w ogóle przeżywać? Czy rozumiało? I oto 2 kwietnia 1981 roku Jan Paweł II zmienia przepisy Kościoła i umożliwia, by te dzieci mogły być beatyfikowane. Przywołajmy, kochani, zatem te, jak mówi Kościół Jan Paweł II, świeczniki, które Bóg zapalił, żeby oświecić ciemności dzisiejszego świata. Tak jak słyszeliśmy przed chwilą w czytaniu z Księgi Samuela, jak to Bóg woła: Samuelu, Samuelu, ten biega do Helego i mówi: jestem, przecież mnie wołałeś. To zobaczcie, przypomnijmy sobie słowa, które one usłyszały po raz pierwszy. Przychodzi anioł i mówi do nich: co robicie? Módlcie się. Módlcie się wiele. Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać światu wiele miłosierdzia. A kiedy przychodzi Maryja, bo dzieci rozpoczęły składać ofiarę z tego, co tylko ich spotkało w codzienności, umartwiały się, jeśli chodzi o pokarm, napój, oto przychodzi Maryja i mówi do nich: czy chcecie ofiarować się Bogu przez przyjęcie wszelkich cierpień? Zobaczcie, Hiacynta ma wtedy niespełna 7 lat. Franciszek ma 8, Łucja 9. Zobaczcie, Bóg stawia im takie pytanie przez Maryję: czy chcecie cierpieć? I oto dzieci mówią, bo nie sposób było inaczej odpowiedzieć tej pięknej pani: tak, chcemy. To mówi Maryja: będziecie więc bardzo cierpieć. Ale łaska Boża będzie waszą siłą. I oto rozpoczyna się ich droga. Długo nie trwa, bo Franek żyje 2 lata, a Łucja niespełna 3 po tym wydarzeniu. I chciałbym, kochani, przywołać kilka wydarzeń, które pokazują, kim były te dzieci. Bo mamy świadomość, one z Matką Bożą rozmawiały, na różańcu się modliły, podejmowały post, pokutę, modliły się za Ojca Świętego, były więzione, straszone śmiercią. My wiemy. Ale przypatrzmy się im, co się przez te 2 lata dokonało. Oto Łucja opisuje takie przypadki dotyczące małej Hiacynty, która, jak mówi, na początku nie lubiła, bo była kapryśna, chciwa, dąsała się. Oto zobaczcie, jak potem ją opisuje. Co ta Hiacynta robi? Oto jakiś żołnierz płakał jak dziecko. Otrzymał rozkaz udania się na front. A w domu zostawił obłożnie chorą żonę i 3 małych dzieci. Prosił albo o uzdrowienie żony, albo o odwołanie powołania na front. Hiacynta zaproponowała mu odwrócenie myślenia, by odmówił z nią różaniec. Potem rzekła: niech pan nie płacze. Matka Boża przecież jest taka dobra. Na pewno obdarzy łaską, o którą pan prosi. I nie zapomniała o swoim żołnierzu. Kończąc każdego dnia różaniec, zawsze jedno zdrowaś odmawiała za niego.
Po kilku miesiącach zjawił się z żoną i z trojgiem dzieci, aby dziękować Matce Bożej za obie uzyskane łaski. Z powodu choroby w przeddzień wyjazdu został zwolniony ze służby wojskowej, a jego żona została po kilku dniach cudownie uleczona przez Matkę Bożą. Niech się Pan nie martwi, bo Matka Boża jest taka dobra. Umiejcie tak, kochani, czasem komuś powiedzieć, jak ktoś się martwi. Przecież jest Matka Boża. Ona jest taka dobra. Nie martw się. Oto drugi przypadek. Łączył się z moją ciotką, jak pisze Łucja, z ciotką Wiktorią, zamężną w Fatimie. Miała ona syna, który był prawdziwym synem marnotrawnym. Nie wiem, kiedy opuścił dom rodzicielski i nikt nie wiedział, co się z nim stało. Moja ciotka, bardzo zmartwiona, przyszła pewnego dnia do Al-Żustrel, żeby mnie poprosić o wstawiennictwo u Matki Bożej za jej synem. Ponieważ mnie nie zastała, poprosiła o to Hyacentę. Ta obiecała modlić się za niego. W kilka dni później ów syn wrócił do domu, prosząc rodziców o przebaczenie. A później przyszedł do Al-Żustrel, aby opowiedzieć o swoim nieszczęsnym losie. Kiedy wszystko roztrwonił, co ukradł rodzicom, tak opowiadał, błąkał się jak jakiś czas jako włóczęga, a potem, już nie pamiętam dlaczego, dostał się do więzienia. Po jakimś czasie udało mu się pewnej nocy uciec z więzienia. Jako uciekinier dostał się w nocy w góry i lasy jodłowe. Czuł się całkowicie zagubiony, przejęty strachem, w ciemnościach głębokiej nocy znalazł tylko jedno wyjście w beznadziejnej sytuacji. Padł na kolana i zaczął się modlić. Po kilku minutach, jak twierdził, ukazała mu się Hyacinta. Wzięła go za rękę i zaprowadziła na asfaltową drogę. Tam dała mu znak, aby szedł tędy dalej. Kiedy się rozwidniło, rozpoznał miejsce, w którym się znajdował i wzruszony wszedł do domu rodzicielskiego. Zapewniał, że to Hyacinta mu się ukazała i że ją wyraźnie rozpoznał. Zapytałam Hyacintę, czy to prawda, że poszła do niego w nocy do lasu. Odpowiedziała, że nie. Że nie zna ani gór, ani lasów jodłowych, gdzie ten człowiek mógł się tułać. Ja się tylko modliłam i prosiłam bardzo za niego dobrą Panią. Bo mi żal było ciotki Wiktorii. Jak się to stało, nie wiem. Bóg to raczy wiedzieć. Kochani, zobaczcie. Nam się kojarzy czasem ta bilokacja, o której Kościół mówi, z takimi sędziwymi, wielkimi postaciami, heroldami wiary. A tu mamy małe dziecko. Ja nie wiem, jak to było. Ja się tylko modliłam, bo mi żal było cioci, która się tak martwiła z powodu swojego syna. I jeszcze jeden przykład. Osobą, którą Hyacinta darzyła czułością, była pielęgniarka Aurora. Oto wydarzenie ze szpitala w Lizbonie. Hyacinta już wie, to są jej ostatnie dni na tym ziemi. Jej przyjaciółką jest pielęgniarka, która ma imię Aurora. To uczucie, które rosło w miarę codziennych kontaktów. Jest kilka szczegółów, które sprawiły, że Aurora bez żadnych uprzedzeń była zachwycona tym chorym dzieckiem, tak bardzo cierpiącym. Po pierwsze, dziewczynka zawsze ją witała uśmiechem i miłymi słowami. Kiedy tak naprawdę to dziecko bardziej potrzebowało uśmiechu i pomocy. Opowiedziała Hyacincie o jej własnym dramacie. Bardzo chciałaby mieć dziecko, ale było to niemożliwe. W odpowiedzi Hyacinta uśmiechnęła się dziecięcym, szczerym uśmiechem, który dodał jej ogromnej nadziei.
Oto w dniu pogrzebu ma miejsce następująca sytuacja. Trumna w kościele z małą hiacyntą, zebrani na pogrzebie ludzie, a nie ma pielęgniarki Aurory. Nagle ona przychodzi, dziwnie radosna, przepycha się pośród ludzi i podchodzi do siostry Godinio. To jest siostra, która opiekowała się znów hiacyntą, która była w takim przytułku, oczekując na szpital. Opiekowała się hiacyntą. I do niej podchodzi, a następnie podchodzi, całuje twarz hiacynty z ogromnym uśmiechem, pełnym serdeczności. Podchodzi do matki przełożonej i ze łzami wzruszenia mówi tak. Powinnam być smutna, matko, ale nie będę ukrywać, że moje serce raduje się. Wyznałam hiacyncie, że moim największym cierpieniem było to, że nie mogę mieć dzieci. Ona się uśmiechnęła i powiedziała, że wraz z jej śmiercią dostanę bardzo dobrą wiadomość. Oto dzisiaj dowiedziałam się, że będę matką. To była mała hiacynta, małe dziecko, które wydaje się nic nie rozumie. Rozumie to, że Matka Boża jest dobra i trzeba do niej się modlić. I tak jak potrafiła, ktokolwiek ją prosił, nawet na środku ulicy klękała i się modliła. A jej brat, tak go wspomina Łucja, Franciszek nie wydawał się być wcale bratem hiacynty, bo ani nie był do niej podobny rysami twarzy, ani praktykowaniem cnót. Nie był jak ona uparty i żywy. Przeciwnie, był spokojny i pobłażliwy. W czasie naszych zabaw, gdy ktokolwiek odmawiał mu prawa do wygranej, nie upierał się, ustępował bez oporu, mówiąc tylko: myślisz, że wygrałeś? Więc dobrze, mi to wcale nie przeszkadza. Nie okazywał też żadnej skłonności do tańca, wolał grać na fujarce, gdy inni tańczyli. W czasie gry był dość żywy, jednak mało dzieci lubiło się z nim bawić, bo zwykle przegrywał. Ja osobiście też nie miałam dla niego wiele sympatii, ponieważ byłam żywa i denerwowała mnie jego spokojna natura. Wydaje mi się, że gdyby urósł, jego główną wadą byłoby nieprzejmowanie się niczym. Taką laurkę wystawia Łucja u początku, zanim spotkał się z Matką Bożą. Dziecko, które się niczym nie przejmuje. A oto posłuchajcie znów, co to dziecko wyprawia. Mały Franciszek, który wydaje się tak naprawdę niczym się nie przejmuje. Pewna kobieta i jej syn przyszli i uklękli przed Franciszkiem i błagali, aby uprosił u Matki Bożej zdrowie dla ojca i łaskę dla syna, aby nie musiał iść na wojnę. Franciszek również uklęknął, zdjął czapkę i prosił, aby z nim odmówili różaniec. Zgodzili się i zaczęli modlić. Wkrótce inni ludzie uklękli również i zaczęli się modlić. Potem towarzyszyli nam do Kowada Iria. Po drodze odmówiliśmy drugą część różańca, a na miejscu trzecią. Następnie pożegnali się zadowoleni. Ta biedna kobieta obiecała wrócić, by podziękować naszej kochanej Pani, jeśli zostanie wysłuchana, i naprawdę powróciła. Nie tylko z synem, ale i z uzdrowionym mężem. Oto kolejne zdarzenie. Jak to Franciszek, który niczym się nie przejmuje, jak bardzo pomaga. Wyszłam pewnego dnia z domu i spotkałam moją siostrę Teresę, od niedawna zamężną i mieszkającą w Lomba, to taka miejscowość sąsiadująca z Fatimą. Przyszła na prośbę innej kobiety z pobliskiej wioski, której syn został uwięziony i oskarżony o bardzo poważne sprawy. Już nie pamiętam, o jaką zbrodnię.
Gdyby jednak nie mógł wykazać swej niewinności, zostałby skazany na wygnanie lub przynajmniej na wieloletnie więzienie. Prosiła mnie, więc usilnie w imieniu tej kobiety, której chciała pomóc, aby uprosiła tę łaskę u Matki Bożej. Idąc do szkoły, w drodze opowiedziałam swoim kuzynom, co zaszło. Gdyśmy przyszli do Fatimy, Franciszek powiedział: słuchaj, podczas gdy ty pójdziesz do szkoły, ja zostanę z Jezusem ukrytym i będę Go prosił w tej intencji. Po wyjściu ze szkoły przyszłam do Niego i zapytałam: czy prosiłeś o tę łaskę Pana Jezusa? Tak. Powiedz twojej siostrze Teresie, że za kilka dni ten syn wróci do domu. I rzeczywiście, kilka dni później biedny chłopak był już w domu i 13 dnia przyszedł z całą rodziną podziękować Matce Boskiej za otrzymaną łaskę. To ja zostanę. On się wydawało niczym nie przejmuje. Jeśli ta kobieta tak cierpi, to jest matka. To ja będę teraz prosił, wyjdźcie do szkoły. A ja będę prosił. Prosiłeś? Tak. Niech się nie martwi. On wróci. I jeszcze jedna sytuacja. Pewnego dnia weszła do pokoju Franciszka jedna kobieta z Casavella, to również taka miejscowość sąsiadująca z Fatimą, imieniem Marianna. Była zmartwiona, gdyż jej mąż wyrzucił syna z domu i prosiła zatem o łaskę pojednania syna z ojcem. Franciszek, który leżał już w łóżku, bardzo cierpiący, nawet bardzo już nie mógł mówić, tak powiedział do tej kobiety: niech pani będzie spokojna. Ja niedługo pójdę do nieba i kiedy tam będę, poproszę o tą łaskę Matkę Bożą. Nie pamiętam dokładnie, pisze Łucja, ile dni brakowało do jego odejścia z nieba, do nieba. Ale dobrze sobie przypominam, że w popołudnie tego dnia, w którym Franciszek umarł, syn poprosił po raz ostatni ojca o przebaczenie. Raz mu go już odmówił, bo syn nie chciał się poddać wymaganiom ojca. Teraz jednak poddał się wszystkiemu, czego ojciec od niego wymagał, i pokój zapanował znowu w tym domu. Przyszli, by podziękować Franciszkowi. Podziękowali, stając nad jego grobem. Jest o tyle to ciekawe, bo jak Franciszek umiera, Łucja również go prosi o modlitwę. Ale ty zapomnisz, ty ciągle zapominałeś. Nie, nie zapomnę. Niech ta pani się nie martwi. Ja już będę w niebie niedługo. A jak tam będę, to pierwsze, co zrobię, to poproszę w tej intencji. I oto chwilę po jego śmierci ta rodzina otrzymuje łaskę pojednania. I oto tak, kochani, Jan Paweł II, beatyfikując ich w roku 2000, tak powiedział, widząc takie podobne dzieci ubrane w stroje na wzór Hiacynty Franciszka przed ołtarzem w czasie beatyfikacji, powiedział tak: ostatnie słowo kieruję do was, drogie dzieci, chłopcy i dziewczęta. Widzę was tu tylu, że ma na sobie podobne stroje, jakie nosili Franciszek i Hiacynta. Bardzo wam pasują. Szkoda jednak, że dzisiejszego wieczora zdejmiecie te ubiory i pastuszkowie znikną. Czy wam się zdaje, że nie powinni zniknąć? Matka Boża potrzebuje was wszystkich, mówi dalej Ojciec Święty, aby pocieszyć Jezusa, który jest smutny z powodu krzyw, któremu wyrządzają ludzie. Ona potrzebuje waszych modlitw i ofiar za grzeszników. Proście waszych rodziców i nauczycieli, żeby was zapisali do szkoły Matki Bożej, a żeby was nauczyła stać się jak pastuszkowie, którzy starali się czynić to, o co ona ich prosiła. I to jest ta recepta, kochani.
nie wymyślać sobie własnych lekarstw, tylko zrobić to, o to, co Pani prosi. Dzieci, słuchając tego, o co prosi, w ciągu 2 lat, zobaczcie, z dzieci kapryśnych, nieznośnych, dostających się, niczym się nie interesujących, stają się świętymi, którzy za życia jako dzieci dokonują cudów. Oto tak dalej mówi Jan Paweł II. Mówię wam, że czyni się większy postęp w krótkim czasie podporządkowania się i zależności od Maryi, aniżeli w ciągu całych lat poczynań osobistych opartych jedynie o siebie samych. Tak właśnie stało się, że ci pastuszkowie błyskawicznie zostali świętymi. Pewna kobieta, która przyjęła Hiacyntę w Lizbonie, słuchając tak pięknych i mądrych rad, których jej dziewczynka udzielała, zapytała: od kogo ty się to, dziecko, tego nauczyłaś? A Hiacynta odpowiedziała: tego wszystkiego nauczyła mnie Matka Boża. Pozwalając wielkonóżnie prowadzić się tak dobrej nauczycielce, Hiacynta i Franciszek w krótkim czasie osiągnęli szczyty doskonałości. Kochani, to są ich ołtarze. To nie są symbole. To są znaki przypominające realną obecność świętych, do których powinniśmy się zwracać. Pozwólcie, że na koniec podzielę się jeszcze jedną taką okolicznością, którą miałem okazję słyszeć, jak to święci są pośród nas. Właśnie w szpitalu, tam gdzie zmarła Hiacynta. 3 lata temu pielgrzymowaliśmy z kapłanami, by nawiedzić to miejsce. I oto kapelan tego szpitala opowiadał nam taką historię. Końcem roku 16 została przyjęta do tego szpitala 2-letnia dziewczynka, która z racji nowotworu musiała mieć amputowaną jedną nogę. 2-letnie dziecko bardzo cierpiało, płakało. Rodzice starali się być przy tym dziecku i w dzień, i w nocy, ale nie można było być tygodniami cały czas przy dziecku. Starali się robić, co mogli. I pewnego dnia, ku ich zdziwieniu, dziewczynka przestała płakać. Mówi, że ma koleżankę, która z nią się modli, opiekuje, pomaga jej przy opatrunkach. W szpitalu, gdzie było mnóstwo dzieci, nie budziło to żadnego zdziwienia. Cudownie, że dziecko ma koleżankę, że może być, kiedy ich nie ma, to ta koleżanka dotrzymuje jej towarzystwa. I co się okazało? Kiedy ta dziewczynka wychodzi ze szpitala, wychodząc, przechodzi się obok kaplicy i tam jest taki memorial na ścianie ze zdjęciami upamiętniającymi małą Hiacyntę. I właśnie kiedy przechodzą z tym małym dzieckiem, to dziecko krzyczy: mamusiu, to jest ta dziewczynka. Ona ze mną była przez ten czas. To jest ta dziewczynka, która się ze mną modliła. I moi kochani, na znak tego, że ta Hiacynta jest tam tak obecna, postawiono przed szpitalem figurę Matki Bożej. I niezależnie, kiedy tam się pojedzie, o jakiej porze roku, pod tą figurą, przed szpitalem, zawsze leżą świeże kwiaty. Dzieci dziękują małej Hiacyncie, która się nimi w tym szpitalu opiekowała. A więc, kochani, święci to nie piękne postacie na obrazkach. To są żywe osoby. Już może w innym wymiarze, ale naprawdę one są po to, by nieść nam pomoc. Nawiedzając to sanktuarium, kiedy spoglądacie na te wizerunki, niech i popłynie słowo modlitwy. To dlatego, wychodząc tam przy wyjściu, są, kochani, wyłożone modlitwy, litanie do świętych pastuszków. Zabierzcie je. Niech wam pomagają, niech was wspierają. A wy, żebyście wiedzieli, jak do nich się zwracać. Niech te słowa modlitwy pomogą wam znaleźć drogę do pastuszków. A oni niech powiedzą wam,
że ta Matka Boża jest taka dobra. Jeśli do niej się zwracamy wspólnie, to wszystko otrzymamy. Niech ta nadzieja zagości w waszych sercach. Niech to wam wyproszą dzisiaj mali fatimscy pastuszkowie.